Cześć. Dzień dobry. Tu Marta Florkiewicz-Borkowska, czyli pani Flobo. Słuchajcie, dzisiaj krótki tutorial dotyczący Google Slides, to znaczy, jak dodać wtyczkę Nirpoda do prezentacji w Google, aby można było po prostu tworzyć w prezentacji Google na dysku Google, właśnie slajdy, które później możemy zaimportować. Do Nirpoda. E, no to uwaga, e, ja już jestem, słuchajcie, zalogowana na moim Gmailu, żeby też tutaj nie udostępniać. E, jak jesteście, to wybieracie sobie zawsze tymi dziewięcioma kropkami dysk. On was wtedy przełączy na dysk. No i słuchajcie, naciskacie nowy i wybieracie prezentację Google. Wybieracie prezentację Google i otwiera Wam się tutaj szablon, motywy, i pierwsze, co to musicie sprawdzić, czy macie w dodatkach Nirpoda. Zobaczcie, ja już mam, ale powiedzmy, że wy nie macie. Tak? Więc co musimy zrobić? Naciskamy pobierz dodatki, i po prostu wpisujemy tutaj w lupce Nirpod. On już nam się podświetli, naciskamy. I zobaczcie, że wyszukuje. Jak zobaczycie, mamy tutaj NirPod Google po, yy, Slides. Ja już mam. Widzicie tutaj zaznaczone, że jest zainstalowane. Jak nacisnę na te trzy kropki, to mogę odinstalować. Ale normalnie wy naciskacie w to, i tutaj zamiast odinstaluj, będziecie mieć przycisk Zainstaluj. I wtedy instalujecie. I to będzie tutaj w dodatkach. To będzie teraz tutaj w dodatkach. I wtedy najeżdżacie na Nirpoda i naciskacie Open Nirpod. Zobaczcie, przetwarza mi się i zobaczcie o co prosi, bo tego jeszcze właśnie nie zrobiłam. Zaktualizowany dodatek. Skrypt dołączony do tego dokumentu wymaga Twojego zezwolenia na uruchomienie. No to dobra, naciskam dalej. Wybieram konto, z którego e, teraz korzystam. No i zobaczcie, że trzeba po prostu pozwolić tej aplikacji na dostęp do. Yy, właśnie tych prezentacji Google, więc dobra, zezwalam. I zobaczcie, że obok otwiera mi się tutaj, właśnie taki nirpodowy pasek. I teraz słuchajcie, to, tego już nie będziecie musieli za każdym yy, krokiem i za każdym uruchamianiem aktywować. To się zrobi samo. Tylko to mi się teraz bardzo długo ładuje. Yy, nie wiem, czy akurat. W tym momencie z powodu sieci Wi-Fi nie trwa to zbyt długo, ale ten tutorial, krótki tutorial, jak powiedziałam na początku, miał właśnie na celu, aby Wam pokazać, jak to zrobić, bo piszecie do mnie, ale albo też pytacie właśnie o to, gdzie znaleźć w prezentacjach Google właśnie tego Nearpoda, no to już Wam pokazałam. Przypominam jeszcze raz, dodatki, eee, pobierz dodatki, wyszukujecie w wyszukiwarce Nearpod, instalujecie i wtedy już będziecie go mieć w dodatkach. Tylko to się bardzo długo słuchajcie, uruchamia. W kolejnym słuchajcie, tutorialu pokażę Wam jak działać właśnie na dodatku do prezentacji Google.